Dzisiaj pokażę wam trapa, który zabija każdego na box PP. A dzisiaj dostajemy 50 milionów, więc zostaw łapkę, suba i w komentarzu napisz mi z Minecrafta, to było na tyle powodzenia i miłego oglądania. Dzisiaj widzę i pokażę wam najlepszego trapa na box PP, dzięki którym po prostu no każdy będzie padał i to serio mówię. Mianowicie mówię tutaj o trapie z płotków. Jeżeli nie słyszeliście o tym trapie, no to dzisiaj po prostu go zobaczycie. Jest on przemocny, serio. Tym trapem po prostu no zabijecie każdego jak jest po prostu możliwe, serio. Tylko potrzebujecie do tego drewna, a drewno po prostu stoi tutaj na spawnie i no jest darmowe po prostu, i zbieracie takie drewno. W ogóle dacie znać, czy takie kolory wam się podobają, bo szczerze, te kolory wydaje mi się, że są takie mega, mega żywe, nie? I naprawdę one są po prostu mega. Dobra, robimy szybko płotki i pokażę wam, jak ten trap ma działać i jak, na jakiej zasadzie on działa i po prostu na ten trap. Ja już w takiej pułapce zabiłem dosłownie chyba z 6 osób, coś takiego i no potrzebujecie do tego kuszy jeszcze, a kusza to około chyba tak ze 100 milionów kosztuje, więc to jakoś nie jest dużo. Lecimy na spawna i lecimy na inne ha na pewno i poszukamy ludzi na przykład na słońcu. Spróbujemy przyciągnąć tak graczy. No chyba, że będzie jakiś gracz, wiecie, wmaksowano, to wtedy macie ciężar, jak nie macie perków, ale wydaje mi się, że sobie bez problemu poradzimy po prostu. Dobra, lecę na Neptuna i na Neptunie na pewno będzie jakiś gracz i widzę, że to jest ktoś jest, a teraz polega na tym, że robicie takie coś. Robicie teraz tak, tak. Na takiej zasadzie to działa i patrzcie, i takiego ziomka na przykład przyciągacie, on się już chowa, po prostu go przyciągniecie, no to on już będzie miał deda, nie? No i jeszcze takie coś robicie, żeby po prostu, aby na pewno nie mógł sobie wyjść. Czy mi się go uda trafić? Gdyby mi się go udało jeszcze tak trafić? No niestety nie wyszło teraz. Była taka sytuacja, żeby takiego ziomka po prostu trafić. No, niestety nie wyszło. Taki odcinek wydaje mi się, że luźny. Wydaje mi się taki po prostu luźny odcinek. I ten ziomek sobie może paść faktycznie, tylko ja po prostu nie mam siłki, co nam no nie ułatwia, że kto tym już upadł. No perk siły trzeci oddaję, gdy miał siłkę, a nie ja miałem siłkę. Rozumiem, że ta nie mam siłkę. Długo się trzyma ziomeczek, tutaj bardzo nawet bym powiedział, że długo. Z tego ziomka szczerze z Guilty Clash to bym zabił bez problemu, chociaż no postoi pańczyny ziomek, no i niestety my w nie po prostu wpadliśmy. Ale też przy strefie bez elek można to łatwo jeszcze zrobić. Tylko właśnie przy strefie bez elek jest ten minus, że no musicie tutaj być jakby w tym rogu, co nie? Musicie być jakby w tym rogu i to jest taki jedyny minus, bo jakby no macie małe jakby pole popisu, co nie? Już w ogóle jak nas dojeżdżają, co jest w ogóle grane? Ej, dobra, jak nas ziomki dojeżdżają, musimy sobie wziąć po prostu elytrę na pasek, żeby nie było deda żadnego, bo chyba nie wiemy, to serio będzie lipa. Ale zobaczcie to, jak po prostu nas dojeżdżają, próbują nas jakby złapać pańczyny. Oczywiście nie damy im, no bo to jest jakaś w ogóle masówka, więc no nie fajnie było jeszcze zginąć w ścimcinku, a aby nas mogli jechać, czy on za nami leci, no leci z nami, więc to jest idealny moment, żeby takiego ziomka po prostu w takim momencie zabić. On to na 1000% wleci. Nie myliłem się po prostu, no ale niestety on ziomek sobie pływa, chociaż no widzicie, on dostaje sobie dwa hity i chyba będzie tutaj głębiej. A zalatuje, no to jest taka bitka, szczerze, bez sensu z nim, bo będzie cały czas uciekał i ja się to po prostu scelę. Ej, nagrywając ten odcinek w ogóle bez kamerki, czuję się jakbym dopiero zaczynał z YouTube'em, nie? Serio, nie wiem, ja kiedyś nagrywałem bez kamerki, dosłownie teraz dziwnie, ale postanowiłem, że taki jeden odcinek nagram, zobaczymy jak to będzie właśnie bez kamerki. Dajcie koniecznie znać, czy w ogóle chcielibyście więcej takich odcinków bez kamerki. Wydaje mi się, że jest to też jakby spoko, nie? Lecimy może na inne H, mam nadzieję, że po prostu inne H nam jakby pozwoli zabić graczy. Może polecimy na H7, na H7 na pewno ktoś będzie i w takim sposobem po prostu no wydaje mi się, że zabijemy graczy. Na H1 ktoś będzie, uwaga, lecimy na H1, wypijamy sobie stręża po prostu i będzie, wydaje mi się, spoko. Tu w ogóle są ziomki, więc wklejamy się po prostu mu w plecy, jak najbardziej, tylko żeby zaraz nas nie wknokowali tam do środka. Bo tak, tak właśnie czułem, że będą chcieli nas wknokować do środka i się po prostu nie myliłem. Już ziomek z tatykiem po prostu za nami. Z taki minus, że te netrightowe głowy totalnie nie działają i jest taki minus mocny. Bo jak was knokają i na przykład bije was, nie wiem, 7 osób, no to no nie macie praktycznie szans na ucieczkę. No chyba szczerze, no nie wiem, serio, trzeba się postarać, żeby uciec, jak was na przykład knokuje 8 osób. I niby to jest dobre, ale z drugiej strony jest to słabe, że no nie uciekniesz jak raz sam. A wcześniej, wiecie, mieliście jaką szansę, gotuje sobie ziomek i czy tego ziomka uda mi się przyciągnąć? No nawet go ja nie trafiłem, no serio. Nas knoka jakiś ziomek, ten nas próbuje przyciągnąć, nie wiem, mu to nie wyjdzie na pewno, ale on już po prostu zbiera, no i ucieka sobie. Kurde, jakbyśmy go przyciągnęli do pańczy, no my sobie mógł zdedać. Albo właśnie do tego trapa, tutaj w ogóle jest kolejny, kurde, nie wiem, musimy znaleźć osoby, które by były jakby chętne skoczenie do trapa. Tu w ogóle widzę inne osoby, wiecie, może sobie to tak, żeby ciągle nie zmienić tego slota, tylko wiecie, jakby tu w ogóle sobie ziomek pada, na prawy sobie po prostu pada. Dobra sytuacja na zabicie go. Ej, dobra, jakie w ogóle hity walimy ziomkom, którzy mają perków. Serio, ten ziomek by sobie mógł paść, ale sobie uciekł fartem. No i kolejny tutaj jest ziomek. Czy mi się go uda zabić? No też mi się go nie udało nic zabić. Tutaj w ogóle jako trapa, ej, bo my nie mamy totalnie drewna, w sensie nie mamy kilofa i no nie możemy się w takim jakby trapie bić w emeraldach, bo zginiemy sobie. Naładowałbym szczerze kuszę, on nie
nas próbują po prostu zabić. I to są ziomki w elitrach. Moi ulubieni po prostu zawodnicy na tym serwerze, serio. Moi ulubieni po prostu zawodnicy, oni schitają dwa razy i oni uciekają na elitrach. No, C13 i oni tak grają. I kurde, to jest wiadomo, spoko jakby, ale kurde, jaki w ogóle dojazd, co jest, dobra, nie. Patrzcie to, no ziomek od razu pańczyny, od razu po prostu. On się nawet nie hamował i od razu po prostu postawiam pańczyny. Ale piniata pojawi się za 47 sekund, więc może pójdziemy razem na piniatę, byśmy mogli w sumie zebrać piniatę. To jest w ogóle ziomek i może budujemy szybko tego trapa, fajnie by szczerze było. Tak ślepo ziomka, tylko no niestety źle po prostu zbudowałem. No i dobra, i tak ktoś prezentuje, może tutaj ziomeczek po prostu sobie wiedzie do nas. Nie no, jakbyśmy go hitnęli, ja pierdzielę, była taka sytuacja, żeby go hitnąć i mógł wpaść od trapa, no trap bez ucieczki szczerze, no ale widzicie, no ludzie uciekają cały czas. 4 sekundy pojawi się piniata i na tą piniatę w sumie możemy iść. Jest na kordach 90, więc jest to gdzieś po tamtej chyba stronie. Tutaj to jest, więc jak najbardziej spoko. Repamy szybko seta i się tutaj wkleimy, bo tu jest naprawdę duża sytuacja na zrobienie killa tego mocnego, jak ziomka bierz bez perków. O Jezu, jak ja tu w ogóle mam lagi. No, lekkie lagi może być, tak? Lekkie po prostu lagi. A to jest dlatego, że to jest piniata i to jest po prostu masakryczna ilość graczy. To jest w ogóle speeda dostałem. Tak, chyba tej piniaty nawet raz nie uderzyłem. Dobra, nie uderzyłem ją na pewno. Nie uderzyłem jej nawet ani razu, serio? Myślałem, że ją chociaż raz uderzę. No dobra, musiałem ją teraz hitnąć. Teraz ją na pewno hitnąłem, kolejny raz ją na pewno hitnąłem. I w sumie tego ziomka możemy pomóc, no niestety uciekł sobie, kurde, w sensie no, nas uknowowała. Ej, dobra, ja tej piniaty ani razu nie uderzyłem. Oj, myślałem, że tą piniatę chociaż tak dwa razy uderzyłem, a że nie udało się. Tutaj w ogóle totem lecą, co jest grane, nie? Jakby się udało jakieś chwilę zrobić, też było spoko, ale się nie uda, więc po prostu odlecimy. Też mega są gigalaki przy tej piniacie, więc nie ma coś tam chyba bić, bo serio. Zginąłem przez taki sposób, no byłoby to gorszy zet na serwerze, nie? Mam 19 sekund i 20 fajerwerek i na szczęście nikt nas nie goni, bo pamiętam sytuację, gdzie po prostu gracze nas gonili przez całą mapę i to jest właśnie gorsze. Bo jak macie jeszcze mało fajerwerek, to już totalnie, no możecie zginąć. Wydaje mi się, że już na spawna, kupić jakieś fajerwerki, coś takiego i spróbujemy może jeszcze dalej polecieć. Dalej jeszcze polecieć po prostu na jakichś graczy, to by naprawdę było spoko. Musimy oczywiście kupić po prostu fajerwerki. Otwierałem też w ogóle runę i no niestety z runy wypadła mi runa życia. Co, no, można powiedzieć tak, no nie ułatwiło nam, bo jakby padło mi naprawdę runa po prostu siły, no to 2 miliardy by były, no mówi się trudno. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka, widzimy się o 14:00, taki można powiedzieć link z trapa, wydaje mi się, że trap jak najbardziej jest warty uwagi, bo naprawdę no, można łatwo grać tak strapować. O, to było na tyle z następnego odcinka i siemano, yo.